Zespół Tetnemet, witamy Was. Dzień dobry. Cześć. Witajcie. Mam nadzieję, że słychać wszystkich bardzo dobrze. Te utwory, które prezentowaliśmy, to nie są Wasze najnowsze utwory. To się zgadza. To się zgadza i teraz cała Łódź chodzi smutno. Podejrzewam. Podejrzewam, że tak faktycznie jest. Ja już jestem pewnie spalony w towarzystwie. Adam zresztą, chociaż... No ja też, no. Ja też, oczywiście. Tak to się skończy, że nigdzie nas nie będą wpuszczać. Już żadne zespoły nie przyjdą. Żadne zespoły nie przyjdą, zdejmą nas z anteny i skończyło się rumakowanie i zabawa w radio, no. Cieszymy się, że w takim razie jesteście tutaj, żeby to zweryfikować. To może ułóżmy to wszystko po kolei. To, co graliśmy, to demo, które ukazało się w 2011 roku. To się zgadza. Tak jest. Dobrze. I te utwory były nagrywane w jaki sposób? W sposób, no, w studiu na Moniuszki realizował je Darek Piekara i nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze nic o nagrywaniu, dlatego też byliśmy tacy wzburzeni. Znaczy teraz też nie wiemy, okazało się po tej sesji, ale wiedzieliśmy jeszcze mniej. No i było nam smutno po prostu, ale teraz macie okazję się odkuć, tylko musicie być mili bardzo. Dobrze, będziemy bardzo mili. No nie, dzisiaj gramy oczywiście już nowe utwory, które ukazały się fizycznie również na waszej epce, na wydawnictwie, które nie jest chyba w żaden specjalny sposób zatytułowane, po prostu Tetnemet EP. Dokładnie tak. Na tej epce znajdują się 3 utwory i wszystkie te 3 utwory będziecie mogli, czy właściwie już mogliście jeden z nich usłyszeć. Odbijaj się, tak nazywa się ten utwór, który przed chwilą był zaprezentowany. I te utwory zostały nagrane już w warunkach bardziej profesjonalnych. Teraz chciałbym, żebyście właśnie o tym opowiedzieli, bo sam proces nagrywania to oczywiście jest rzecz ciekawa i o tym za chwilę porozmawiamy. Natomiast chciałbym jeszcze porozmawiać o tym w ogóle, w jaki sposób doszło do tego, że ta epka faktycznie mogła powstać, bo skorzystaliście z takiej metody, która jest ostatnio bardzo popularna, crowdfunding, to się nazywa. Dokładnie. I w ten sposób zebraliście środki. Długo to trwało, żeby zebrać środki? Nie, bo narzuciliśmy sobie jakby najkrótszy termin możliwy, czyli to było 30 dni. Mhm. I metodą poczty pantoflowej UNEM-u rozsyłaliśmy to. Robiliśmy też filmy promocyjne. Tak, bo no, jak się założy taki projekt, nie można tego zostawić. No, nie ma co myśleć, że założy się projekt i nagle pieniądze zaczną wpadać. To jest no, dość pracochłonna czynność. Trzeba to promować. Tak? I to nie... To źle brzmi, Adam. Nie wystarczy jedynie pomoc znajomych. Coś nie krzyczysz. Tak mam od urodzenia. Jak coś trzeba powiedzieć takiego... To teraz jest... No mów. No to nie jest tylko kwestia, żeby napisać do znajomych, żeby wpłacili po 5 zł. Jednak trzeba zainteresować szerszą publikę, tak nam się zdaje. No i nam się udało, podjęliśmy próbę, udaną zresztą. No i mamy tą płytę, tą epkę. Podjęliśmy próbę wydania jej na własną rękę, także super sprawa. Jesteśmy niezależni. Tak, no, hura. Poza tym pomógł nam jeszcze sam portal, jakim jest portal Polak Potrafi. Bo on jest w miarę nowy, znaczy wtedy był nowy. Nowy i nie było jakoś tak bardzo dużo muzycznych projektów tam. Mhm. Byliśmy może nie pierwszym, ale jednym z pierwszych i ludzie się też interesowali. To w ogóle raczkowało. Znaczy teraz to rzeczywiście dużo ludzi już wydaje. Jakieś festiwale się tworzą, ludzie tam zbierają po 180 tysięcy złotych, co jest w ogóle... niezamówitą sprawą. To fakt. A, ja też się, więcej. Ja też się nawet wczoraj natknąłem zupełnie, nie szukając akurat waszego zespołu, ale tak jakoś faktycznie ten profil, portal Polak Potrafi znalazłem. No dobrze, kwota, znaczy może nie, dobrze, nie mówmy dokładnie o kwotach. No to oczywiście nie były jakieś bardzo duże środki, natomiast kwota dosyć znacząca, jeśli chodzi o ten sposób zbierania. Myślicie, że sam ten sposób zbierania środków na waszą płytę przysporzył wam już jakąś grupę fanów? Ja myślę, że tak, że troszeczkę...
troszeczkę to też w ten sposób podziałało, bo my razem z produkowaniem tego projektu na portalu Polak Potrafi rozszerzyliśmy też akcję, że tak powiem, informacyjno-promocyjną na Facebooku. A, no i to... Na profilu zespołowym. Dlatego jak gdyby profil zespołowy z Facebooka był, żywił się Polak Potrafi, a Polak Potrafi żywił się Facebookiem. Można powiedzieć, że tak by nastąpiła synergia pomiędzy tymi dwoma mediami. Więc stworzyliśmy taką siatkę po prostu, jakby na Facebooku sama się stworzyła. Taką chociaż... małą kampanię reklamową w sumie. Tak można to nazwać, bo musieliśmy jakoś zainteresować ludzi, także też z pomocą naszego bardzo dobrego kolegi Adama Musiałowicza stworzyliśmy takie malutkie teasery ze studia, jak to u nas wygląda. Także to wszystko cały czas żyło. Fajna sprawa, naprawdę jesteśmy z tego bardzo dumni i zadowoleni. No, najlepsze jest to, że coś, co wymyśliliśmy, później sami zaprojektowaliśmy, bo autorem całego wyglądu epki jesteśmy też my. Właściwie to jest kolega, którego nie ma. Matis daj radę dzisiaj, bo jest na uczelni chyba on. On stworzył jakby całą szatę graficzną, wszystko on zrobił. I coś, co wymyśliliśmy, nagle nie włożyliśmy w to tak naprawdę nic, oprócz jakby zapału i... No kasy w to nie wkładaliśmy, tylko dostaliśmy ją i nagle to jest fizyczna epka, mogę ci ją dać. Chcesz? Ale chyba same koncerty też wam pomogły, prawda? To nie jest tak, że ludzie się nagle rzucili na coś, czego kompletnie nie znają, tylko pewnie była jakaś taka grupa odbiorców, którzy was kojarzyli wcześniej z występów na żywo, prawda? Tak, no. Najpierw zbudowaliśmy sobie jakby taką bazę fanów. Na początku to byli nasi znajomi, później to jest bardzo miłe, że zaczęły się pojawiać głosy zewsząd, z Facebooka też. Ludzi, którzy mówili, że chwalili nas, fajnie gracie, jesteśmy zainteresowani, co robicie dalej, czy właśnie macie jakiś materiał, który możemy kupić. Także no, jakby ta baza też nam pomogła. No i wiadomo, najpierw sobie zbudowaliśmy tą bazę poprzez koncerty, dopiero później nadszedł czas, gdzie nagrywaliśmy, także było trochę przycichło. No i w tym momencie kończymy taką... trasę koncertową po Łodzi, może nie ciężko tak nazwać, ale mieliśmy po prostu ciąg koncertów, które promowały właśnie tą płytę i na tych koncertach można było kupić tą płytę. Czyli i można będzie, dopóki będziemy ją mieć, bo jakby cały zabieg wydawania tego jest czysto też promocyjny, że bardzo często jest tak, że po koncercie właśnie ktoś chce coś mieć. Zabezpieczyć ze sobą do domu po prostu. Tak, a my mu to udostępniamy za... Bo też nie jest tak, że chcemy zarabiać na tym jakieś pieniądze wielkie. Więc za przystępną cenę 10 zł może sobie zabrać te trzy numery do domu i ich słuchać. No właśnie, bo mówiliście o tym, że taka trasa koncertowa, no można tak w sumie powiedzieć, bo właśnie jeżeli pięć można koncertów. Mówić w Łodzi o trasie koncertowej wewnątrz Łodzi. Po prostu nam się nałożyło kilka koncertów. Uznaliśmy, że to jest dobry pomysł, żeby... No wiadomo, nie fajnie jest grać pod rząd, bo ludzie się potrafią znudzić, no. Ale akurat to była dobra okazja, żeby zapromować ten materiał. To też nie było po Łodzi, bo jednak po okolicach również. Jeśli to jest jakoś skumulowane i przy okazji właśnie wydawania wydawnictwa, to nie wiem, czy to jest tak, że ludzie się mogą znudzić. No bo powiedzmy jeszcze tak, 16 maja scenografia, no 18 maja Juwenalia Uniwersytetu Łódzkiego, 22 maja Klub Dom, 26 maja Piknik Wima. I jeszcze jeden nam koncert został 22 czerwca w Manufakturze. Tak, a jesteśmy już po wczoraj i przedwczoraj graliśmy. Wczoraj graliśmy w domu, a przedwczoraj graliśmy w Koluszkach. To był dosyć zamknięty koncert przed takim argentyńskim zespołem post-punk rockowym, który był rejestrowany na... No to nie wiem, czy to mogę to mówić? On był rejestrowany, bo nie pytaj. No bo nie wiem, czy myśmy o tym gdzieś powiedzieli w ogóle? Nie mówiliśmy. On był rejestrowany na parę kamer i było też audio jakby rejestrowane. To jest taka inicjatywa samego Mania Studio, oni nas zaprosili do tego. Chcą robić coś na wzór otwartej sceny, która jest prowadzona w Warszawie. I są takie sesje też KEXP, radio takie w Seattle robi. Tak, jest też coś takiego. Niby w duchu tego miało to być, więc czekamy też na efekt tego. Ale to był koncert też z publicznością? Z publicznością, tak, ale dosyć dziwny, jeżeli chodzi o klimat, no bo biegali ludzie z kamerami, to... Ciężko się gra na małej scence, kiedy jeszcze stoją trzy statywy z kamerami. Pomieszczenie nieprzystosowane jakby do tego zupełnie. Ludzie też jakoś tak się dziwnie czują, bo to jeszcze było połączona scena ze sklepem Vulgara. Bo tak tam po prostu jest.
No tak, miejsca tam faktycznie nie jest zbyt wiele, ale można się bardziej skupić wtedy na graniu niż na przykład bieganiu po scenie. Powiedzmy. Nie, bieganie i tak musi być. Wtedy jest energia. Dobrze. To w takim razie kolejny utwór z waszej epki, a za chwilę oczywiście powrócimy jeszcze do rozmowy, bo jeszcze kilka pytań mam. Teraz utwór Dyskoteka. Można powiedzieć, że to jest w pewien sposób singiel, czy utwór promujący najbardziej? Nie, wydaje mi się, że promującym jest otwierający epkę, czyli Odbijaj się. Mhm. Bo tak akurat się stało, że utwór Dyskoteka znalazł się na przykład na antenie studenckiego Radia Żak jako piosenka tygodnia. W Radiu Maryja. Co? Tam nie wiem. Niestety ale nie, nie to, no to ludzie muszą decydować. Znaczy, jeżeli ten jest fajny, no to, mhm, to tym lepiej. No to posłuchajmy w takim razie utwór Dyskoteka. Cały czas jest z nami w studiu zespół Ted Nemet. Przed chwilą usłyszeliście utwór Dyskoteka, ten, który przez nas został określony jako singiel, powiedzmy. Ale to wy możecie sobie wybrać, oczywiście. Dobrze, mówiliśmy o tym, jak doszło do tego, że nagraliście epkę. Ja bym chciał jeszcze zapytać, no, takie dosyć standardowe pytanie to jak będzie. Jak wam się grało na Juvenalię? Było fantastycznie, fantastyczni ludzie,
A czy czuliście, że to jest profesjonalnie zorganizowany imprezę? Proszę cię, proszę cię. To nie jest imprezę. Pełen profesjonalizm, dostaliśmy takie, czy to plakietki, można powiedzieć. Czy... Identyfikatory z prawdziwego zdarzenia. Tak, z napisem, na moim artysta. Było artysta, o, a na też, twoim? Też było, dostaliśmy okrzyknięci artysta. To jest, pierwsze to jest w życiu, ale to jest... To, jest, ale nie, to było takie przyjemne. Pamiętam, że był straszny upał, może nie tak duży jak dzisiaj, ale był taki upał, że... Praca na scenie była mocno utrudniona. Ale nie, tak mówiąc zupełnie serio, to nigdy nie grałem na lepszym nagłośnieniu. Bo oni stworzyli scenę na scenie jeszcze, jakby taki... Było mnóstwo odsłuchów i naprawdę się świetnie słyszeliśmy. Co w Łodzi, i tu nie bójmy się tego określenia, nie wiem, czy jest miejsce w Łodzi, gdzie zespoły siebie dobrze słyszą, nie mówiąc o tym, że ludzie słyszą... Studio koncertowe numer 10. No dobra, ale to jest studio. Wypróbujemy kiedyś. Koncertowe. Właśnie, ciągniemy temacik. Dobra, to już poza anteną sobie załatwimy. Nie, pewnie, to myślę, że jak najbardziej dojdzie do skutku. Prędzej czy później. Natomiast tak, jeśli chodzi o koncerty takie w plenerze, to faktycznie rzadko się zdarza, chociaż Manufaktura niedługo, to może się okazać, że tam też z nagłośnieniem będzie. Mogli to skonfrontować, rzeczywiście. Nieźle. Dobrze. Nie, to ja muszę zadać to jedno pytanie, bo to mnie korci. Jak powstała wasza nazwa, ale bardziej kim jest Richard Nemeth? Bo szukałem, ale nie mogłem znaleźć, albo nie wiem o kogo dokładnie. Szukaj w Urzędzie Patentowym. W Urzędzie Patentowym. Jest to postać. Mogę powiedzieć ja? Ależ proszę. Ależ dziękuję. Richard Nemeth to jest człowiek, który patentował w Urzędzie Patentowym za ogromne pieniądze literę M na głowę noszoną. Więc jeżeli chcesz nosić tą literę M na głowie, to musisz płacić, jeżeli on się dowie kiedyś. I w internecie, jak właśnie poszukasz w kontekście jego w Urzędzie Patentowym, to znajdziesz schematy i to jest schemat na 30 parę stron. Tego, jak wygląda ta litera M na głowę, i stwierdziliśmy, że zestawienie jest... To był żart na próbie. Były CKM-y rozłożone i przeglądaliśmy je i gdzieś było zestawienie najgłupszych patentów na świecie, a później byli mordercy. A ja akurat znałem Bandiego wcześniej. Bo stąd Ted. Stąd Ted, tak. I dla żartu, to była chyba na trzecia nasza próba, czy czwarta, i stwierdziliśmy, że będzie Ted Nemeth. I taka jest cała historia. Można powiedzieć, że w pewien sposób inspirowaliście się też czasopismem dla mężczyzn, jeśli chodzi o nazwę. Albo tam nie ma bab, tam są same reklamy albo same artykuły. Nikt nie powiedział, że mężczyznom potrzebne są baby. Polemizowałbym. Dobrze, tak to zostawmy. Wróćmy do muzyki. Sam proces nagrywania. Bo to też mnie zawsze ciekawi, wasze utwory, przede wszystkim to, że są po polsku. I za to macie wielkiego plusa ode mnie, bo jeśli chodzi o polskie zespoły, bardzo często się, zresztą zawsze tak było, że zespół albo śpiewał po polsku, albo powiedzmy, że w jakiś tam sposób szedł na fiznę i pisał teksty po angielsku. Albo najpierw pisał po polsku, nagrywał po polsku, a potem nagle super specjalna wersja na rynek zachodni. Tak jak Mislowicz. Tak. Albo odwrotnie, pisał po angielsku, a potem się okazywało, że jednak się da. Nie, czy ciężko pisze, w ogóle kto z u was zajmuje się pisaniem tekstów? Ja. Patryk. Tak podejrzewam. Nie, nie wiem, czy ciężko, po prostu jakoś piszę. Znaczy, da się. Da się. Że kilku polskich artystów mógłbyś tego nauczyć. Dziękuję, to bardzo miłe. Naprawdę bardzo miłe, ale jestem z Polski, jestem tutaj z Łodzi, jestem i śpiewam dla Polaków, znaczy gramy dla Polaków. Nie zakładając tyda, nie myśleliśmy o żadnej karierze zagranicznej, więc... Zresztą nie ma jeszcze tej Polski, więc nie ma o czym mówić jakby, ale śpiewam po polsku, bo ludzie rozumieją to po polsku śpiewane, co jest. Bo faktycznie jest coś takiego, że dużo zespołów pisze swoje teksty po angielsku. No oczywiście dwie wersje się wtedy pojawiają. Albo zespół mówi, że po prostu po angielsku te teksty brzmią lepiej i taka jest ich misja, żeby pisać po angielsku. Wiadomo, że po angielsku można napisać wszystko i będzie brzmiało jasne, dobrze. Jasne, będzie brzmiało dobrze i że to jest docelowo też dlatego, że zespół miałby później międzynarodową karierę. No bo one wszystkie mają międzynarodowe kariery. Każdy jeden. Ale czasem też bywa właśnie tak, że tekst jest pisany po angielsku, bo jest po prostu łatwiej. Tekst po polsku napisać dobry, który nie będzie raził w ucho i który nie będzie śpiewaniem
o niczym, jest czymś trudnym. Czyli rozumiem, że wy nie macie takiego zamysłu, że śpiewacie, nie wiem. Czy może i bym pisał po angielsku, jakbym w ogóle umiał po angielsku pisać, bo po polsku umiem, bo mówię po polsku, a po angielsku trzeba jakoś, no to przecież musi być jakaś składnia tego i to musi też być o czymś. Próbowałem kiedyś, ale wychodzą jakieś takie I wanna you. Nie będę się podejmował tego. Absolutnie. No dobra, to rozumiem, że cały czas zostajecie przy śpiewaniu po polsku i takie wasze następne utwory też będą. Prawdopodobnie tak. Chociaż są stawki tam angielskie. Nie wiem, czy wysłyszeliście. W tym powerplayu, tym, znaczy w dyskotece jest Give it to me, baby. Także taki jest poziom mojego angielskiego i niech to tak zostanie. Aha. Nie, no dobra, ja w każdym razie jak najbardziej trzymam kciuki za to, żebyście pisali cały czas po polsku. I utwory po polsku moim zdaniem w dzisiejszych czasach mają dużo większą szansę zaistnieć na polskim rynku, bo nie wiem, ja na przykład jestem w pewien sposób już znudzony zespołami polskimi kolejnymi, które piszą po angielsku i w sumie nic z tego nie wynika, bo brzmią dokładnie tak samo jak zagraniczne na przykład, albo gorzej, no ale tak faktycznie no jest coś z tym. Dobra. Też ja jeszcze chciałem dodać, przepraszam. Jasne, dawaj. Że to też nie jest tak, że jakiś, nie wiem, tam dalszy rynek muzyczny jest zamknięty na nas. Wiadomo, że teraz dużą popularność zyskują zespoły, które śpiewają w swoich rodowitych językach, a u nas się pojawiają. Ja bardzo lubię słuchać takiej muzyki. Także to nie jest tak, że śpiewając po polsku jesteśmy zamknięci też, bo niektórzy pewnie tak myślą. Mhm. To jest trochę tak jak chyba, nie wiem, dobra, to może porównanie trochę wygórowane, jak z turystyką. Jak ktoś przyjeżdża do Polski z zagranicy, to nie przyjeżdża po to, żeby iść do McDonalda, tylko na przykład iść do knajpy z regionalnym jedzeniem. I może to jest też coś takiego, że szukając zespołu z zagranicy, szukając zespołu z Polski, szukam zespołu, który śpiewa po polsku. Chociaż oczywiście problem ze zrozumieniem tekstu będzie, ale jednak no jest to jakaś inna jakość, tak mi się wydaje. Ma to jakąś magię w sobie, tak rosyjskie piosenki na przykład są niezastąpione. Oj, Zorio, a ci Zoriuszka. Ale tak sobie pomyślałem, teraz wpadłem na to, że często jest tak, że zespoły zaczynają grać od razu po angielsku, bo chcą już wystartować, wiesz, jakby... Z najwyższego możliwego pułapu. Tak, tak, tak. A to się nie udaje, bo ani nie jest muzyka w Polsce tak realizowana. Znaczy tutaj jakieś ogólniki rzucam, których nie jestem pewien, bo może tak nie jest, ale wydaje mi się, że tak jednak jest, że ta jakość, jeżeli będziemy udawać zespoły z Ameryki albo z Anglii, to no to zawsze będzie nieszczere, a ludzie wyczuwają nieszczerość bardzo i więc nie ma sensu. No. Jestem z Łodzi, jestem zza rogu. No. I nie ma co się oszukiwać. No. No i mam nadzieję, że będziemy mogli was w Łodzi oglądać jeszcze długo. Najbliższy koncert, od razu mówimy, 22 czerwca w Manufakturze razem z zespołem Elsztat. Przed zespołem Elsztat. Mhm. Godzina 19:40 według najnowszych doniesień. To zapraszamy jak najbardziej. No i dobrze, i jeśli chodzi o wasze utwory, czy będzie można w Manufakturze kupić płytę? Nie wiem, czy tam będzie taka możliwość. Tak, my będzie. Mamy gdzieś konwenansę i tak rozstawimy sklepik, jak na każdym koncercie. No, to tam się w takim razie udajcie, żeby tę płytę kupić. No oczywiście zapraszamy też do śledzenia informacji, czy chociażby na Facebooku. Zespół Ted Nemet oczywiście ma też swojego SoundClouda. Tam wszystkie informacje znajdziecie. Jeszcze jeden utwór przed nami z epki. Natomiast ja już dziękuję wam bardzo. Tak, ale jeszcze ja przed tym utworem chciałem tylko powiedzieć, jasne, że zwróćcie państwo uwagę, co słuchata, że tam są skrzypki i chciałem jeszcze raz podziękować, skoro mogę na antenie to zrobić, mojemu bratu, który nagrał te skrzypki. Ma 10 lat i ma genialny słuch muzyczny. Mam nadzieję, że słucha mnie teraz. Chociaż nie wiem, ale mam nadzieję, że słucha. Więc dzięki, Olo. W takim razie będzie zespół Ted Nemet ze skrzypkami. Dzięki bardzo. Dziękujemy też. Dzięki. Zespół Ted Nemet był naszym gościem, a my słuchamy kolejnego utworu z epki. Tym razem jak zatytułowany? Wszystkie kolory słońca. I to na zakończenie naszej rozmowy.